przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka. Dysputy, recenzje, smaczki. Audycja, podcast i słowo pisane. Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20. Jak mawiał pewien mędrzec, czarodziej nigdy się nie spóźnia, nie jest też zbyt wcześnie, przybywa wtedy, kiedy mamy na to ochotę. I tak też i my, pomimo że 20 ledwo co wybiła, to nigdy nie można nam zarzucić, że zbyt wcześnie jest zbyt późno, tym bardziej, że pewnie słuchacie nas w formie podcastu. Miło was powitać na 100 którejś audycji, musimy to skonfrontować, której? 100 którejś audycji, przystanek planszówka. W studio dzisiaj ze mną. Jak my się przedstawiamy? Ty pierwszy. A, no właśnie chciałem obrócić ten tak zmienić rutynę. Agata Borowska. Mateusz Borowski. I Łukasz Juszczak. Teraz podpadło, że dwa Borowskie siedzą w tym. A owszem, wyobraźcie sobie, że owszem, kiedyś byli oddzielno nazwiskowi, teraz są łącznie nazwiskowi. Dziwne rzeczy tam się dzieją przez te radia. Copyright widzicie. Wygasł na jedno. Dobra, a powiedziałeś coś, zaczęli Łukasz, kooperować. Coś powiedziałeś o czarodzieju, co ma Harry'ego Pottera dzisiaj będziemy czytać na antenie, czy co tu się będzie działo? Niestety nie 7 tomów miał Harry Potter? 7. Nie 7, a 3 tomy. Co najwyżej może w porywach 4, ponieważ chcemy ruszyć w klimaty Władcy Pierścieni, czyli klasyk nad klasykami w literaturze fantasy. Bardzo piękna książka, a to na ile udaje się ją na grę przełożyć, to się okaże. No właśnie, może się zwierzmy, jak tam z Władcą Pierścieni stoimy, czy tą klasykę znamy, czy akurat tylko film albo tylko książkę, jak tam? Ja oglądałem film i Hobbita też, ale na moje usprawiedliwienie przebrnąłem przez 3/4 Silmarillionu. Jeżeli przez Silmarillion przebrnąłeś, to w tak dużej ilości to Władca Pierścieni nie powinien być problemem. Wiem, ale chciałem właśnie zacząć od początku, tak? Od stworzenia tego, więc od Silmarillionu. I nie dałem rady, więc nie jestem godzien, żeby zacząć normalne książki. A tu tak czytałeś ze zrozumieniem? Tak. A to ma styl encyklopedyczny, więc to jest coś ciężka literatura. Taka poważna mitologia. No bardzo. Okej, Łukasz, czytałeś? Czytałem Hobbita kilkukrotnie. Nie to, żebym uczył się go na pamięć czy coś, ale co kilka lat jakoś tak powracałem. Czytałem Władcę Pierścieni już gdzieś tam w liceum, potem poszedłem do to pod koniec podstawówki. W liceum to film leciał. Poszedłem na pierwszą część Władcy Pierścieni i się odbiłem od ściany, to znaczy od ekranu, ponieważ mi zabrakło po prostu kluczowych postaci. Do tej pory mam żal, że nie było tam Toma Bombadila, ale potem jak drugi raz obejrzałem Władcę Pierścieni, to tak, żeby filmową dygresję zrobić, jak drugi raz dostałem gdzieś tam za darmo bilety, była okazja, żeby pójść i się nastawiłem na dobry film fantasy, znaczy po prostu na takie luźne kino fantasy, luźną adaptację, to wtedy zaczęło mi się podobać. Słuchałem audiobooka i jednego i drugiego, także gdzieś siedzi w głowie. Tak, a potem też szczegół, Łukasz, oglądasz film, potem ten kamień tam nie leżał. No może aż takim fanatykiem nie byłem, ale faktycznie kilka rzeczy, szczególnie w Hobbicie, no Hobbit był tak dziwny, że filmowo. Chyba nie... Tak, filmowo. Mhm. Znaczy książka jest piękna. Jeżeli macie dzieci w wieku 8, 10, 12 lat, koniecznie zacznijcie im czytać Hobbita, bo zresztą to tak powstawało, nie wiem czy wiecie, ale Hobbit powstał jako bajki na dobranoc. A tym bardziej jak mają bardzo włochate stopy. Tak, to znaczy, że pewnie jedzą pieczarki i gdzieś tam na przełaj przez pieczarki biegają. Ale jak macie dzieciaki, naprawdę to jest książka tak przyjemnie bajkowa, że warto ją czytać dzieciakom. To może dlatego, że jest to książka bajkowa i dla dzieci, to ja przebrnęłam właśnie tylko przez Hobbita. Ja miałam każdego roku takie postanowienie, żeby coś z klasyki przeczytać. I udało mi się któregoś roku przeczytać trylogię Sienkiewicza, bo tam miałam chyba potop na lekturę, wiadomo, obowiązkową. Mówię, dobra, to sobie doczytam jeszcze dwie części i faktycznie podobało mi się. Mówię, dobra, to jak już te trójki mi tak dobrze idą, to następna Władca Pierścieni w następnym roku, ale niestety mimo tego, że dużo, bardzo spędzałam czasu w pociągu, to nie udało mi się przebrnąć, ale to dlatego, bo po prostu nie przebrnęłam przez początek, gdzie była wielość postaci i za szybko się poddałam, mam wrażenie. Może jeszcze pożyję trochę lat i uda mi się ja do tego wrócić. Ja zawsze powtarzam, że we Władcy Pierścieni problemem jest pierwsze kilkadziesiąt stron, gdzie jest wprowadzenie trochę w świat Śródziemia. I to faktycznie gdzieś tam nuży, ale jak już zacznie się przyjęcie u Froda, znaczy Bilbo najpierw, potem Frodo, tak? I zacznie się historia, to już się płynie. To już się płynie. Właśnie dlatego przez to, że odbiłam się od książek, miałam takie też co do filmu nastawienie, że przecież nie dam rady.
i poszliśmy na maraton do kina nocny na 3 części. To ja byłam bardzo zdziwiona, że wyszłam z kina o 6 nad ranem, ale teraz wiem, że to przecież tyle musiało trwać, ale bardzo, bardzo się podobało, więc no widzicie, te sympatie takie nierówne akurat i różnie może się wydarzyć. Żeby jeszcze dopełnić tutaj historii, nie graliśmy we wszystkie gry z tego uniwersum, bo tego powstaje coraz więcej, chociażby ostatnio Bitwa o Śródziemie. O Śródmieście. Tak? O Śródmieście. Przez niektórych bardzo polecana, przez innych bardzo negowana, jak to w przypadku różnych gier bywa. Ale my chcemy chwycić za taką grę, która mam wrażenie w Polsce się niezbyt przyjęła. A mogłaby. Albo nie mogła. Może nie bez przyczyny. Czyli dwuosobowy Władca Pierścieni, konfrontacja od pana Rainera K. Właśnie, to jest to zaskakujące, że to pan Rainer K., który był kilka audycji temu u nas też, oczywiście tylko za sprawą swojej gry, bo o Taj Mahal mówiliśmy. To może już też mieliście okazję wysłuchać podcastu. Znaczy, kto nas słuchał na żywo, to chyba jeszcze nie miał, ale jak gdzieś nas słuchacie, wiecie, latem, to już ten podcast gdzieś tam hula w sieci. Dobra, no to takie dłuższe wprowadzenie, jakby ktoś z was miał dużą potrzebę i chęć, żeby nam opowiedzieć, jak u was z tym Władcą Pierścieni i czy bardziej się z nas śmiejecie, albo ze mnie, że nie czytałam, albo też się odbiliście, to wiecie, foteczka na Facebooku jest i komentarze są wasze. A w tym czasie Łukasz będzie opowiadał co nowego. Tak, opowiem co nowego, ale jeszcze taki mały cytat śmieszny dla ciekawskich z Hobbita, czyli Tam i z powrotem. Tak fajnie nawiązujący do tego, co chcemy zrobić, czyli tak naprawdę recenzując poszukujemy czegoś, poszukujemy dobrych planszówek. A jak to Tolkien napisał, kto szuka, ten najczęściej coś znajduje. Niestety czasem zgoła nie to, czego mu potrzeba. To tak, żeby wbić się w klimat. Jeżeli chcielibyście zostać najlepszym nomarchą, możliwe, że jeszcze przed wakacjami trafi wam się taka okazja. Wydawnictwo Hobbity. Jeszcze w tym miesiącu planuje wydać grę Dolina Nilu, która pozwoli nam się wcielić w przywódców metropolii i jej regionu, których mianował faraon. Naszym zadaniem jest zbierać zasoby, budować dzielnice z najbardziej dochodowymi sklepami, zaopatrywać je w różne towary i zdobywać za to debeny ku chwale faraona. Gracz, który najlepiej spożytkuje zasoby Doliny Nilu, zwycięży o zostanie najlepszym nomarchą. I wbrew pozorom, nie przyjęzyczyłem się czytając tego newsa, ponieważ nomarcha to co innego niż monarcha. Nomarcha to wyższy urzędnik i zarządca nomów, który kierował pracą niższych urzędników. Do jego obowiązków należało m.in. składanie przed królem szczegółowych raportów o stanie zasobów państwowych. I co ciekawe, kariera nomarcha była uzależniona od łaski władcy, a skoro zależy ona od łaski władcy, lepiej się skupcie dobrze na grze i zasadach, żeby was nie zdegradował. Nasz redakcyjny kolega Marcin, pozdrawiamy, od kilku dni chodzi jak nakręcony, ponieważ paczki z grą Nemesis ruszyły w końcu do wspierających. Znaczy to ta historia Nemesis, uwierzcie mi, on tak długo już mi mówi o tym Nemesis. Czeka, bo to zagraniczne wydanie już się ukazało, a tutaj polskie cały czas czekają. Natomiast już paczki ruszyły do wspierających. Wyobraźcie sobie, że zapłacił za przesyłkę 70 zł. Można by za to było mieć coś. Tak, drugą grę. Byłem pełen podziwu, jak tutaj na Kickstarterze wyliczyli te koszty, tym bardziej, że z Polski jest wysyłana. Mała szpilka. A ty jakimś kurierem specjalnym idzie, który nie zostawia paczki u sąsiadów? Żeby było zabawnie, miało chodzi? Iść kurierem, a poszło paczkomatami, także... Bardzo cenne te paczkomaty, kurczę. Tak, nawet jeżeli to jest duży format pudełka, to podziwiam. Stop złośliwością. Jeżeli chodzi o Marcina, zastanawiałem się, czy przyjdzie dzisiaj do pracy. Podobno przyszedł, ale jutro może być z tym problem, ponieważ na jutro ma być odbiór paczki. Nemesis zaraz u niego będzie. Prawdopodobnie weźmie urlop, ruszy w kosmos albo coś takiego. Gra, na którą długo wyczekiwał i nie tylko on, w końcu pojawi się. Tym bardziej, że Awakened Realms ruszyło z kolejną kampanią, a niektórzy twierdzą, że dopóki Awakened Realms nie wywiąże się z poprzednich kampanii, to oni nie wesprą tej. A ty jesteś gotowy, żeby tą paczkę mu pomóc przynieść gdzie trzeba? Bo ja podejrzewam, że jak ona 70 zł kosztowała, to ją trzeba we dwoje nieść albo w trójkę. To on nikomu do ręki jej nie da, bo się będzie bał, że upuścimy albo coś takiego. Złota nie? Wstążka tam. Konwój będzie. Ale lecąc dalej, a raczej cofając się w czasie... Sentry Nowy Świat. Gra, która przenosi nas do pierwszej osady założonej przez angielskich kolonistów, czyli Jamestown, które powstało w 1607 roku, to jest
412 lat temu. Już niebawem ta gra trafi do sklepów, a co za tym idzie pewnie do kolekcji wielu graczy. W najbliższych dniach Cube Factory of Idea będzie publikował materiały przybliżające mechanikę tej trzeciej już odsłony popularnej serii Sentry. Trzecia, czyli jakby to pewnie Mateusz zauważył, będzie ładnie komponowała się na półce. A oprócz tego, że ładnie będzie się komponowało na półce, takie jak okładki do Wyspy Sky i dodatków, ta dodatkowo kusi mechaniką, gdyż opiera się na worker placement, czyli mechanice, którą wielu z nas bardzo lubi. Dobrze, że u nas na półce nie ma się z czym komponować, bo nie mamy poprzednich części, prawda? Ale z kurzem się komponuje. Ale graliście w Sentry. Tak, z pierwszym. Tobą nawet. No właśnie. Było bardzo miło. Miło, nie? Przyznaję, że to jest taka gra, którą chętnie bym dołączył do kolekcji, ale trochę cena mi zniechęca. Jak tak, na to, co gra daje. A robiłeś, nie? I tak o. No. A to nie była twoja. Nie, to była pożyczona. Ale może jeszcze się kiedyś nadarzy okazja pograć, jeszcze w drugą część nie grałem, także tym bardziej trzeba potestować, jak będzie całość. Natomiast już niedługo rusza kampania gry Hytogród od Hexy Studio i Lucrum Games. Kampania ruszy na platformie Wspieram To, zatem wspierając ją pierwszego dnia macie szansę na bonusy, takie jak najniższa możliwa cena oraz szansę na wygranie torby na planszówki od Zagram w To i gier od Hexy Studio i Lucrum Games. By gra się ufundowała, niezbędne będzie zebranie 30 tysięcy złotych, oczywiście od wszystkich, nie od jednej osoby, a już dziś możecie obejrzeć filmik promujący grę, a warto, gdyż to nie tylko dobra animacja, ale także sporo pracy włożonej po to, by dobrze się tego słuchało. Kto wie, może wieść o tej grze wpadnie wam w ucho i się skusicie, a naprawdę bardzo przyjemnie się tego słucha. Garść wieści od Tref Joker Line. Już jutro, czyli 11 czerwca, premiera gry rodzinnej, która nada się nie tylko na plażę, noszącej tytuł Zamki z Piasku. 17 czerwca premiera Zaczarowanego Drzewa, w której to liczy się nie tylko zręczność, ale i strategia. Także nowych wydań doczeka się gra pomyłek i kieszonkowy bystrza, które już pewnie wiele osób kojarzy, a dodatkowo przed wakacjami ma pojawić się dodruk gry Wirus, czyli się okazuje, że i w Polsce ona się dobrze sprzedaje. Również z Galakty mamy kilka newsów. Fallout Nowa Kalifornia, czyli dodatek do planszowej odsłony Fallouta w Polsce już w lipcu. W środku nowe zadania towarzyszące, krypty oraz przedmioty. Zupełnie nowy scenariusz, który pozwala ocalałym współpracować. Natomiast nowe kafelki mapy rozbudowują planszę. A oprócz tego do druki kilku gier. Jakich? Na przykład Fallout, Gra o Tron druga edycja, Star Wars Rebellia czy Runbound Nierozerwalne Więzi. Niedawno mówiliśmy o bolidach i podobno bolidy już pędzą. Mowa o tych, które miały opóźniony start ze względu na błędy na kartach w dodatku, o którym niedawno wspominaliśmy. Niebezpieczne wiraże powinny ukazać się w drugiej połowie czerwca, a jeżeli mało wam bolidów w bolidach, to okazuje się, że zapowiedziano kolejny dodatek. Na razie jeszcze niestety brak informacji o polskiej edycji. Dodatek to ponownie dwustronna mapa, będą też elementy 3D pozwalające na przykład przeskakiwać nad innymi samochodami. Spotkamy też na drodze dzikie zwierzęta, także robi się coraz bardziej egzotycznie. Czyli już trochę udziwnienie jest. Przeskakiwanie nad innymi pojazdami to tak już chyba coś, o czym my wspominaliśmy omawiając bolidy, nie? Że spoko, że tam nie było żadnych udziwnień, tylko było tak w klimacie i teraz... Kto wie, czy nie wydadzą wersji 18+, jakiś Carmageddon albo coś takiego. Albo jakieś cheerleaderki na przykład. O, tak. Jeżeli czyli liderki, to warto wspomnieć o tym, że jutro premiera Blackouta Hong Kong, po ciemku to seksizmu nie widać, a Lacerta podkręca atmosferę przygotowując plakat do tej gry. Zerknijcie na ich profil Facebook, dopóki prąd w waszych urządzeniach jeszcze płynie i biegnijcie do sklepów, bo w planszówki można grać i bez prądu. A czy warto? Mamy nadzieję niebawem opowiedzieć, o ile oczywiście dostawy prądu nam nie siądą, jak będziemy akurat w studio. Właśnie ostatnio przedpremierowo sobie graliśmy Blackouta, że tak zaszpanujemy i tak, bardzo się staraliśmy z Mateuszem, żeby ugościć Łukasza tak jak kiedyś, żeby prąd tak siadł porządnie, ale nie chciał się do klimatu dostosować. Rachunek dotarł na czas, no i niestety. Zapłaciliśmy tym razem właśnie i lipa. I nie udało się uruchomić latareczki na korkę. A już agregat na balkonie stał. Poza tym długo się ściemniało tym razem. Bardzo długo, no. Tutaj rozgrywka trochę trwała, tam skończyliśmy dość późno, także... Jak na nas bardzo późno i chętnie będziemy wam o tym opowiadać jeszcze w tym sezonie. Tak, natomiast warto zerkać tam, gdzie ciemno, zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Zaraz będzie ciemno. A skoro już mówimy o dobrych eurograch, albo mniej dobrych, bo niektórzy je krytykują, Kailus powraca. W tym roku ukazał się Kailus 1303. Dla wielu klasyk gier euro, praktycznie zero losowości i do tej pory paskudna oprawa graficzna. Teraz jest szansa na zmianę, na plus, ponieważ nad nową edycją pracuje ta sama osoba, która stworzyła grafiki do Everdell, czyli Andrew Bosley. Trzymam kciuki, bo naprawdę Kailus zasługuje na to, żeby w końcu być pięknym. A Everdell jest piękna, więc dobrze to zapowiada.
To prawda. Do dróg gryb żdęk nie drażni smoka już u wydawcy, a co za tym idzie, ma szansę trafić na wasze stoły. Czy warto? Posłuchajcie naszej archiwalnej audycji. Znajdziecie ją na iTunesie, na Stitcherze, Spotify'u, czy też na naszej stronie albo na YouTubie. A propos takich gier, to chyba Szarlatanie się drugi nakład już też wyprzedał, prawda? To prawda. Właśnie chciałem o tym powiedzieć. Tak, ale bardzo dobrze. To znaczy, że nie tylko ja się przygotowuję do newsów. Faktycznie drugi nakład Szarlatanów z Pasikurowic zniknął z magazynów G3. Czekamy na dodruk, który już jest powiedziane, a to dobrze, bo to też naszym zdaniem dobra gra, jak dobra, możecie też posłuchać, słuchając naszej archiwalnej audycji, ale jako ciekawostkę jeszcze ostatnim już podam to, że Splendor powrócił do sprzedaży, a czy warto grać w Splendora? Niech wypowie się Agata. Ciekawe, czemu przez sto ileś audycji jeszcze Splendor nie zagościł, co? Czy ja jestem jakaś taka tutaj dominująca, że nie pozwalam na takie rzeczy, czy o co chodzi? Dominująca. Jakoś dominująca, o właśnie, dominująca. Żaden tradycja z was jakoś to piękne imię nie krzyczał, że chce Splendoru na audycji. Mamy żeby taki Splendor dzięki słuchaczom, że... Żeby nie być gołosłownym, odpaliłem właśnie Facebooka, żeby zobaczyć, czy ktoś pisze do nas i pierwszy post, jaki mi się wyświetlił, rebel.pl 32 minuty temu. Kolejny dowód na to, że niektórzy są wieczni. Wciągająca fabuła, klimatyczny, otwarty świat, dostęp do najnowszych technologii, takich jak średniowieczne młyny wodne i wymiana barterowa. Najbardziej wyczekiwana gra roku, każdego roku. Splendor 1077. Tak, 1077? Ta klimatyczna wstawka to o Splendorze była? Tak. Fajnie, ja właśnie doceniam wyobraźnię planszówkowiczów. Tylko nie wiem, o co chodzi z cyferkami 1077. Może ktoś wie i nam pomoże. A może to coś odnośnie tego cyberpunka, który dzisiaj się pokazywał? No nie wiem, w każdym razie to tyle o Splendorze. Czas powoli przechodzić do następnej części audycji. Dobra, o Szarlatanach jeszcze powiem tak po znajomości, że jakbyście nie wiedzieli, gdzie dostać, to w Bydgoszczy jest spoko sklep z planszówkami i podobno jeszcze mają. Jakby ktoś chciał. A tak, taki sklep na P-Gaz. Na P, jakieś takie... Dziwna nazwa, z koniem związana. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, to wy sobie idziecie po coś zimnego do picia, bo my już tutaj oczywiście przyschnięci jesteśmy, nie tylko nasze poczucie humoru, jak zawsze. Chwila muzyki i zaraz wracamy z konfrontacją. Łukasz opowie najpierw o zasadach, a potem my powiemy, czy warto grać. Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka. Dysputy, recenzje, smaczki. Audycja, podcast i słowo pisane. Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20. Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem, 7 dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach, 9 dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych, 1 dla władcy ciemności na czarnym tronie, w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. 1 by wszystkimi rządzić, 1 by wszystkie odnaleźć, 1 by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać, w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. Cóż za piękny wiersz, który wprowadza nas w klimat... Spoiler! W klimat, spoiler, tak, spoiler alert, gry Władca Pierścieni Konfrontacji, w której będziemy grali zawsze w dwie osoby i zawsze jedna będzie drużyną pierścienia, która będzie starała się zniszczyć ten jeden pierścień, a druga będzie tymi sługusami z Saurona, który będzie chciał złapać ten pierścień ku złym celom. Władca Pierścieni Konfrontacja to duże pudełko i niepozorna zawartość. Drugi spoiler. Ponieważ w pudełku znajdziecie planszę takich średnich rozmiarów, planszę o tyle ciekawą, że jest podzielona na 16 krain, po których będziemy wędrowali, jak to Mateusz przed chwilą stwierdził, w tej nazad? Jak Hobbit, tam i z powrotem, to masz tam i nazad. Tam i nazad, o. Będziemy wędrować tam i nazad. A tak na serio, mamy krainy sługusów Saurona, mamy krainy drużyny, a po środku pasmo gór, które rozdziela jedno od drugiego. Mamy także karty walk dla drużyny oraz dla sługusów Saurona. Mamy karty specjalne oraz mamy 18 plastikowych stojaków postaci, po 9 dla każdej ze stron. I wokół nich tak naprawdę będzie toczyła się cała rozgrywka, ponieważ ta gra jest ogromnie symetryczna. Jedna ze stron będzie miała inne cele niż druga. Jakie to są cele? Gdy chcemy wygrać grę i jesteśmy po stronie drużyny, to naszym celem będzie dotarcie Frodem do Mordoru. Wystarczy, że Frodo tam wejdzie, już to powoduje automatyczną wygraną. W przypadku prowadzącego sługusów Saurona wygrywa on natychmiast, jeżeli posiada swoje trzy postacie w Shire, czyli w takim najdalej oddalonym fragmencie planszy po stronie drużyny, albo Frodo został pokonany, wtedy też następuje automatyczne zwycięstwo. Przygotowanie do rozgrywki jest, chciałbym powiedzieć, bardzo szybkie, proste, ale i tu już zaczyna się gra, ponieważ każdy w tajemnicy rozstawia swoje postacie. Każda z postaci, o czym jeszcze pewnie nie wspomniałem,
ma swoją specjalną zdolność. Postaci oczywiście nawiązują do postaci z Władcy Pierścieni. Po stronie drużyny Pierścienia mamy na przykład Gimliego, Merego, Pipina, Froda, Gandalfa, Aragorna, także wszystkie te znane postacie z książki i z filmu. W przypadku Saurona mamy latające Nazgule, mamy trolle, mamy orki, mamy Sarumana i każda z tych postaci ma swoją jakąś specyficzną zdolność, która w jakiś sposób będzie wpływała na rozgrywkę, na różne fazy tej rozgrywki. I już na tym etapie zaczyna się rozgrywka, ponieważ musimy je w tajemnicy rozstawić po swojej części planszy. W Mordorze i w Shire każdy rozstawia po 3 swoje postacie, w pozostałych rejonach po swojej stronie planszy po jednej postaci. Jak będzie przebiegała rozgrywka? Tak naprawdę schemat rozgrywki, jak to w przypadku gier knie często bywa, jest bardzo prosty. Pierwszą turę rozpoczyna prowadzący Saurona, a tura wygląda tak, że musimy poruszyć jedną ze swoich postaci. Poruszamy się zawsze do przodu, chyba że zdolność jakaś specjalna pozwala nam na przykład atakować w bok. Poruszając się, musimy pamiętać o tym, że na niektórych polach są limity postaci, które mogą stać w jednym miejscu. I tak dla przykładu po tej stronie nam przyjaznej, czyli dla prowadzącego drużyną Pierścienia, to będą najbliższe pola od Shire. Tam mogą stać maksymalnie 2 postacie, w górach 1, w Mordorze i w Shire po 3. Oczywiście mogą tam stać tylko przyjazne postacie, jeżeli wchodzimy. Możemy przechodzić przez nie, nawet jeżeli jest więcej postaci, jeżeli postać, którą ruszamy, ma taką zdolność. Natomiast jeżeli wejdziemy na pole, w którym stoi wroga postać, rozpoczyna się bitwa. Bitwa, która przebiega w kilku fazach. Przede wszystkim każdy odsłania postać. W przypadku, kiedy by było więcej wrogów na danym polu, wtedy losowo się wybiera jedną, potem drugą, albo w późniejszym etapie gry niekoniecznie losowo. Odsłaniamy postacie, porównujemy zdolności postaci i sprawdzamy, czy pozwalają one już na wyeliminowanie którejś ze stron. Jeżeli nie, dochodzi do zagrywania kart. Jeżeli żadna z postaci nie uciekła albo nie została pokonana, każdy z graczy w tajemnicy zagrywa jedną z kart posiadanych na ręce. Chociaż karty zagrywamy w tajemnicy, to możemy podglądać wszystkie karty, które zużył już przeciwnik. Zresztą do gry jest dołączona taka ściąga i to dość pokaźnego formatu, która pokazuje wszystkie postacie obu stron i wszystkie karty, jakie posiadają obie strony, także tak naprawdę jesteśmy w stanie w 100% ocenić, co przeciwnik ma na ręku. Niektóre karty po prostu dodają nam siłę w wartościach od 1 do 5 w przypadku drużyny, od 1 do 6 w przypadku Saurona. Mamy też karty specjalne, które powodują jakieś bardziej nietypowe działania. I jeżeli karty jeszcze nie rozstrzygnęły pojedynku, czyli te karty opisowe nie spowodowały, że na przykład któraś z postaci uciekła albo nie spowodowała śmierci obu postaci, porównujemy siłę, czyli dodajemy siłę postaci, siłę karty, którą zagraliśmy. Kto zdobył więcej punktów siły, ten wygrywa walkę. W przypadku remisu obie postacie giną i tak gramy dopóki która ze stron nie zwycięży. Są jeszcze takie małe kruczki związane z przejściem przez góry, z przejściem przez morie, ponieważ drużyna może przechodzić na skróty, ale jest pewne ryzyko, ponieważ jeżeli Karad Haras stoi Balrog, wtedy on automatycznie pokonuje postać, która próbuje na skróty iść. Drużyna może także spływać rzeką na boki, ale to tak pokrótce chyba wszystko. Proste, łatwe, no i właśnie. Czy przyjemne. A klimatyczne? Najbardziej klimatyczna chyba gra pana Reinera. A mogę jeszcze jeden cytat, zanim przejdziemy do tego, bo tak, my jesteśmy recenzentami. Dajemy wyroki. Wyroki, które mogą powodować śmierć albo życie jakiejś gry. Wiecie, taki, że ktoś przez nas może nie chwycić za daną grę. Więc chciałbym wam zacytować fragment Władcy Pierścieni. Wielu spośród żyjących zasługuje na śmierć, a nie jeden z tych, którzy umierają, zasługuje na życie. Czy możesz ich nim obdarzyć? Nie. Nie bądź więc tak pochopny w ferowaniu wyroków śmierci. Nawet bowiem najmądrzejszy nie wszystko wie. Tak, żeby wprowadzić w klimat recenzowania gier. Dobrze, że się nie uważamy za najmądrzejszych, bo to w ogóle już by była odpowiedzialność taka. Zrzucamy tą odpowiedzialność. Tak. No dobra, to co to? Czy czujemy klimat? Do tego klimatu, to tak, ja chyba się zgodzę mocno z Mateuszem, jeśli chodzi o to, że najbardziej klimatyczna gra pana Knizi, ale co ci powiem, to były takie triki trochę, taka dyplomatyczna odpowiedź, no bo jednak w porównaniu z innymi grami, to faktycznie coś tu jest. No właśnie, w co graliśmy Knizi? Taj Mahal. F.
efekt świeżości. Ingenious. Samuraj. Super gra. Zające na łące to są też? Pędzący, chyba tak. Pędzący żółwie też. No to te wszystkie takie. I ta cała trylogia, tak? Tak, tak, tak. Eufrat i Tygrys. Wy chyba nie graliście. Eufrat i Tygrys jest klimatyczny, ja nie wiem. No nie. No nie jest. No i widzisz, więc jakby wychodzi na to, że konfrontacja, władcy pierścieni, konfrontacja stoi na takiej jakby oddzielnej półce całkowicie. Tak, ale to też podkreśla to, że Knizia nie słynie z klimatu. Żadna z tych gier, które wymieniliśmy, Samurai, Ingenious, Pędzące żółwie, no z klimatu one mają tyle, co No bo tak naprawdę, no chyba nie wymyślił klimatu. Klimat sam się zrobił od tego, w jakim uniwersum jest osadzona ta gra, ale dostosował do tego mechanikę. No właśnie, bo w pewnym uniwersum też na przykład jest Samuraj, który też feudalna Japonia, bitwa, ale ja naprawdę grając, pewnie mając za sobą te kilkadziesiąt, o ile nie więcej, rozgrywek w Samuraja, nigdy nie poczułem się jak Samuraj czy Ronin, który walczy o wpływy w danym mieście. Ale tak jak jest tutaj element taki, że musimy pchać do przodu, czyli zbliżać się do przeciwnika na drugą stronę, to jest taki core, który mógłby być wspólny dla różnych tematów, niezależnie czy to jest Władcy Pierścieni, czy jakiś obcy, czy nie wiem, gra o strażakach na przykład. Ale niektóre elementy, szczególnie tych postaci, wiążą się z Władcą Pierścieni, chociażby w wersji klasycznej rozgrywki Frodo, jak jest z Samem. Jak występuje walka, to Sam może zastąpić Froda w walce. To tak jest trochę wiążące, a jak wiemy, oni razem ze sobą chodzili wszędzie. Tak, w ogóle do wielu postaci chyba super zostało dopasowane to. Znaczy nie chyba. Tak, Legolas na przykład może zestrzelić, wiadomo, łucznik. Po ciemnej stronie mocy też tam dużo współgra. Chyba nawet Sam powiedział, że pójdę z tobą nawet ścieżką umarłych i wszędzie, gdzie poprowadzisz. Albo poprowadzi cię ta osoba, która będzie chwytała. No właśnie, co? Figurkę, postać. To o tym też warto powiedzieć, jak ta gra wygląda w tym wydaniu, jakie ty, Łukasz, masz, bo to się chyba też różni. Tak, bo w ogóle gra została pierwotnie wydana w 2002 roku jako Władca Pierścieni Konfrontacja. I co ciekawe, już nawet Galacta to wydała. Natomiast potem pojawiła się wydana przez Fantasy Flight Games Władca Pierścieni Konfrontacja Deluxe Edition. I faktycznie mi dawno, dawno temu w Pegazie, gdzie już w czasach, gdzie nie szło dostać nigdzie tego Władcy Pierścieni Konfrontacji, jakimś dziwnym trafem w Pegazie przez chyba rok czy dwa, stała na półce i tak wołała, jak ten pierścień, który gdzieś w szufladzie ukryty cały czas przyciąga i chce, chciałby się powiedzieć, my precious. I faktycznie w końcu chwyciłem, miałem potem niemiłą przygodę, bo otworzyłem pudełko, się okazało, że jednych z stojaków na postacie brakowało, ale gdzieś ze Stanów Zjednoczonych udało się sprowadzić, w sensie wydawca dosłał, Fantasy Flight Games, po informacji, że dostaliśmy tutaj taką wersję z brakującym jednym stojakiem, akurat po stronie Saurona brakowało. I ta Deluxe Edition się różni oprócz tego, że nieco oprawą graficzną, która moim zdaniem jest ładniejsza niż w tej poprzedniej wersji, różni się także tym, że mamy dwie, tutaj Mateusz już trochę zaspoilerował, że mamy tą wersję klasyczną z postaciami, które stworzył Knizia. A potem jeszcze doszło kilka osób, które popracowało nad tą grą i zrobiło alternatywne postacie. Wśród tych osób jest na przykład Eric Lang, którego polscy gracze doskonale kojarzą m.in. dzięki grom wydawanym przez Portal, i Christian Petersen, który w Fantasy Flight Games też mocno maszał palce, nawet bardzo mocno. No i to jest podstawowa różnica, jaka jest w tym wydaniu. Też polska edycja Władcy Pierścieni Konfrontacja, tej Deluxe Edition, która potem została przez Galaktę wydana. Z tego co kojarzę, ma w postaci nie w pionie, tylko w poziomie te stojaki i jest w mniejszym pudełku. To na co patrzę z zazdrością, bo pudełko w tym amerykańskim wydaniu jest grubo, grubo przesadzone. Jest amerykańskie. Tak. Jak taki... Wypraska, co? Tak, wypraska jest po prostu... No tam tego by się upchało dużo, cały torres by tam wszedł z tymi klockami. Bez problemu. I jeszcze Władca Pierścieni by się zmieścił. Tak. I jeszcze książka Władcy Pierścieni. Wszystkie tomy tam wyszły. A, może to po to jest, żebyś tak sobie ten... I DVD film. I DVD. Książka DVD, jeszcze jakaś figurka kolekcjonerska. I pierścień. Tak. No jest przesadzone pudełko. Ale wiecie, co jest piękne? W tej edycji, w tym wydaniu, które Łukasz ma, w tych pionowych figurkach, podstawkach, tak? Jak mówiłeś, o ta druga strona, to, co widzi przeciwnik, albo to oko,
albo to drzewo, to jest tak wyżłobione jakby, to jest plastik, no bo to jest plastik, tak. Ale to jest tak pięknie zrobione, że naprawdę byłam pod wrażeniem, no super to wygląda pod takim względem estetycznym, a plansza, no ona jakoś tam mega nie zachwyca, po prostu zielona i parę jakichś obszarów, znaczy jakichś, no adekwatnych do tego, co było. No mamy Gondor, Faragorn, tak. Rohan. Ale to, co widzi przeciwnik, super moim zdaniem, ten rewers powiedzmy, tak, został wymyślony. Jak ten rewers jest taki wypukły to i plastikowy, to można go też pomalować. Na przykład to drzewo. No, pewnie by można było. Ja się na pewno nie odważę. Tylko jak malujesz, to musisz uważać, żeby wszystkie pomalować jednakowo, bo ten tył ma duże znaczenie. No ma, tak. Nawet faktycznie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że możemy wyjmować i na następną grę inaczej poukładać te figurki, to jednak jak odkryjemy już, która postać jest która, bo właśnie, bo jeżeli by się zdarzy w czasie gry sytuacja, w której odkryliśmy jakąś postać, postać wchodzi na pole z inną postacią przyjazną, to gracz ma prawo ją wymieszać, w sensie wziąć gdzieś za stół, za plecy, wymieszać, postawić z powrotem w ten sam region, żeby wprowadzić trochę dezorientacji w przeciwnika. No i tutaj jakbyś źle kreską pojechał. Jakby to maźnięta było farbą, no. Cofam to, bo wystarczy się farba lekko obdrapie, już wiemy, który jest dobry, wiesz, pomysł. Wiesz, nawet ty możesz tego nie widzieć, ale przeciwnik ma jakieś takie oko, że wiesz, że będzie widział, że tu jakiś było coś szczegół. Nierówno, nie? To z tym wykonaniem, z klimatem, to myślę, że załatwiliśmy sprawę akurat. A i wszedł ten najciekawszy wątek akurat chyba tego Blacku, ale... Jeszcze no? Jedno odnośnie klimatu. Nie ma tutaj grafik, to znaczy nie ma tutaj ilustracji, czy też zdjęć z filmu. I tak, to są uważam rysunki. Tak, są rysunki i to uważam za duży plus. Przyznam, nawet widziałem taką samoróbkę gdzieś tam kiedyś w internetach. W grach nie lubię postaci z filmów, tak jak są zdjęcia, kadry z filmu, jakoś to do mnie nie trafia. Tutaj to daje trochę takiego bajkowego fantasy klimatu. Różne ilustracje do Władcy Pierścieni widziałem, większość mi się nie podoba. Tutaj są przyzwoite. Naprawdę nie mam zarzutów, że któraś by mnie odrzucała, że ktoś tam namalował takie jakieś bazgroły, że nie da się na to patrzeć. Mm-hmm. A też pewnie pod względem wydawniczym byłoby trudniej, pod względem prawdowizerunku bądź jakichś innych rzeczy. Mm-hmm. Tym bardziej, że to się pokazało. Nie pamiętam, w którym roku film się ukazał, ale wcale się nie zdziwię, jeżeli wcześniej. To znaczy wcześniej gra niż film. Mm-hmm. Dobrze, że gra nie bazuje na Władcy Pierścieni, nie na Hobbicie w sumie. Bo jakby był to Hobbit, a Hobbit jeszcze miał film ekranizacji rosyjskiej, to nie chciałbyś ilustracji stamtąd raczej na kartach. O skalowaniu mówić dziś nie będziemy. Surprise, surprise. Dlaczego? No bo dwie osoby tylko można grać, ale wiecie co? Skaluje się dobrze. Skaluje się dobrze w takim razie. Tak sobie pomyślałam o tym, jak my zaczynaliśmy grać w to. Nastawcie się trochę na bycie przegranym na początku, chociaż to brzmi dosyć smutno. No ale jak jeszcze się tak do końca nie wie, jak się poruszać, jak tą linię obrony sobie ustawić i ataku i wszystkiego, i jak te postaci od siebie zależą, a po drugiej stronie siedzi doświadczona osoba, no to oczywista jest sprawa, że można być trochę na straconej pozycji. Oczywiście są osoby na pewno, które od razu tam czają te wszystkie zazębiające się mikromechanizmy i pykną bez problemu. Natomiast ja miałam takie odczucie, że faktycznie potrzeba było kilku rozgrywek, żeby tak mniej więcej sobie wyczaić, gdzie się co opłaca. Trochę mi przypomina ta gra Konwój Neuroshima. Wygląda z pozoru, że jest niezbalansowana, że ten był moloch, tak, on przesadzony był, że miał tą tonę armat i w ogóle gniótł wszystko i wszystkich równo z ziemią. Mam trochę wrażenie, że tutaj wrogie siły są, no, wyglądają z pozoru przesadzone, mają te karty siły od 1 do 6, są potężniejsze, skoksowane takie i wyglądają tak, że po prostu mogą przejść przez to całe pole i nas zaorać. I poza tym, jak wrogie siły startują jako pierwsze w tej grze, zawsze, więc wygląda to trochę nie fair. Ale są pewne rzeczy balansujące. Na przykład, jeśli dojdzie do walki, to pierwszy efekt na postaci rozpatruje gracz z dobra, z drużyny, ale z kolei jak wykładamy karty, to pierwszy efekt rozpatrywany jest po stronie Saurona. Drużyna ma postać jako pierwszą, a Sauron ma kartę jako pierwszą, więc to jest też trochę balans taki. Chociaż wiadomo, nie wiadomo co tam się zagra, bo są karty specjalne, które niwelują inne karty. No drużyna gra chyba trochę bardziej sprytnie, jak można to tak określić, a źli, tak jak powiedziałeś, do przodu dzida i atakujemy. Mhm. No ale to jest, łatwo się idzie na tym przejechać, że pójdziesz do przodu i co się stanie? I tak jak my dzisiaj mieliśmy rozgrywkę, że ja też tymi czarnymi
poszłam do przodu mocno i został mi na szczęście tylko Witch King. Witch King. Mhm. Który mógł w bok po prostu zaatakować i to uratowało mój honor, że Frodo nie wlazł tam, gdzie chciał. Też tu znowu jest nawiązanie do klimatu, ponieważ my jako drużyna musimy się prześlizgnąć z tym pierścieniem, a wróg nie musi się kryć, bo wszystko jest jakby z odgórnie, należy do niego, więc on jak wjeżdża, to wszyscy mamy się bać. Tutaj nawiązując do tego, co mówisz, wręcz drużynom trzeba się nastawić na poświęcenie, że niektóre postacie będziemy tracić, podkładać po to, żeby gdzieś tam może zmylić przeciwnika albo go trochę spowolnić, zwrócić jego uwagę na inne postacie. Zresztą sama postać Boromira tu jest właśnie fajna. Kamikadze. Tak, to jest taki typowy kamikadze, ponieważ kiedy dochodzi do walki, Boromir ginie razem z inną postacią z Saurona. Także mocne zero. Tak. Dzisiaj wykorzystałem taki efekt Legolasa. Atakowałaś mnie... Latającym Nazgulem. Ale inną postać. Ja się wycofałem i był mój ruch. A miałem obok, miałem wcześniej postać Legolasa, więc wystarczy, że wjechałem Legolasem jako atakujący na to pole, a Legolas automatycznie ściąga Nazgula. No i no właśnie, tu się zaczyna fajny aspekt tego Władcy Pierścieni Konfrontacji, czyli... Dobra, skoro zaczęłaś od szachów, bo faktycznie niektórzy porównują to do szachów. Mamy planszę, która jest podzielona na pola symetryczne, tak jak plansza do szachów. Każda postać ma swoją zdolność, tak jak w szachach, tak jak piony się poruszają w specyficzny sposób, taki tutaj postaci. Nawet jeżeli poruszają się zazwyczaj do przodu, to mają swoją jakąś specyficzną postać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo tak, tego się aż tak nie czuję we Władcy Pierścieni Konfrontacji, bardziej się czuję to w szachach, ale tutaj mamy zerową losowość. Tutaj nie mamy żadnego aspektu losowego. Od początku wiemy, kto jakie ma postacie, od początku wiemy, kto jakie ma karty, z każdą bitwą wiemy, co zostało graczowi na ręce. Czyli mamy przykład gry, w której 100% zależy od naszych decyzji. Oczywiście jest element nieświadomości związany z tym, że dopiero stopniowo odkrywamy, gdzie kto postawił jakie postacie. A co za tym idzie, pojawia się element blefu, do którego właśnie chciałem nawiązać, który powoduje to, że grając z tą samą osobą pojawia się takie podwójne albo potrójne dno rozgrywki. Na przykład niektóre rzeczy mogą, niektóre takie aspekty mogą się wydawać oczywiste, typu, że tam w tym jednym miejscu koło przejścia w Mori będzie stał Balrog. Tak. Tak. Czyli jeżeli... Frodo zawsze będzie Samem, przeważnie. Jeśli gramy w klasyczną wersję. Też tak patrzę na to. Tak, ale jeżeli gram z tobą i wiem, że już to wykorzystałem, to będę pewnie próbował zrobić co innego. Chyba, że zachowam się jak szatan siódmej klasy i mimo wszystko, wiedząc, że ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz, pójdę w to najprostsze rozwiązanie. Czyli znowu sam pojawi się koło Froda. A ty będziesz myślał, że już go tam nie ma. Gimli. Wystawiacie go zawsze do przodu i czekacie na orków? Znaczy, nie, że pytam, żeby taktykę mieć potem. To też jest taka właśnie kontrpostać. Ja mam trochę dylemat po prostu. To jest taka kontrpostać właśnie na orki, bo orki mają first strike'a, czyli jak atakują, to rąbią od razu postać. Więc żeby pierwszą postać, jeśli są dwie, to już ta funkcja nie działa. Dlatego jak napotkałem Gimliego, to Gimli wyciąga topór i jest po tych orkach. Jest spoko. To jest kontrpostać akurat. Gimli daje radę. A tak, to jest normalny siepacz w porównaniu jak idzie tam już z innymi walczy. Zawsze tak miałem wrażenie, że trzeba go mądrze postawić. No ale to chyba wszystkie te postaci tam. Bo na przykład teoretycznie można by iść tak jaskiniowym trolem od razu do przodu, no. Bo mamy najsilniejszą postać, 9. To naprawdę w tej grze najsilniejsza postać po stronie drużyny to jest Gandalf, wartość 5 siły. Troll 9. Ale za to troll ma niestety, jak to niezbyt rozgarnięte stworzenie, nie rozpatrujemy efektu karty, którą zagrywa Sauron. Właśnie to jest to, te karty również. To jest ekstra wymyślone moim zdaniem, że one tylko nie dają nam, nie są tylko to karty, które dają nam siłę, ale są też po 3 karty po stronie złych, 4 karty po stronie drużyny, które dają coś innego, typu wykorzystanie efektu, który został już zagrany, z tego co pamiętam. Zignorowanie tekstu na karcie przeciwnika, ale dotyczy to tylko tekstu, prawda? To niweluje siły, jeżeli przeciwnik zagra 6, to ta 6 dalej obowiązuje. Z kolei drużyna ma niwelowanie właśnie wartości siły na karcie. Więc jak słabiak takie coś zagra, to drużyna... I się zaczyna znowu przewidywanie, on może zagrać tą kartę, więc ja nie zagram karty siły, żeby on mi nie zniwelował tego efektu. Ale z kolei, no właśnie, zaczyna się to takie fajny element blefu.
Czyli emocje wchodzą w grę. Te słabe postacie, słabe, teoretycznie słabe po stronie dobra, czyli drużyny, potrafią uciekać łatwo. Wtedy mogą odsłonić daną postać na danym polu, szybko się wycofać darmowym kosztem, który po prostu jest ich cechą postaci. Jak wycofamy się i mamy oczywiście miejsce, gdzie się wycofać, bo to jest też warunek, możemy zaatakować mocniejszą postacią albo taką, która po prostu niszczy wroga od razu, jeśli wejdzie na jego pole. Granie dobrem, czyli drużyną, jest bardziej taktyczne moje, nie takie otwarte. A ten element blefu ja bym jeszcze pociągnął dalej, bo on jest jakby tutaj główną osią, mam wrażenie, tego wszystkiego. Bati, ty ogólnie z tego, co kojarzę, to tak średnio się czujesz w jakichś takich grach, coś trzeba blefować? Zależy, jak się czuję. No i właśnie tak. Chyba mimo wszystko to podpasowało, więc ten blef nie jest przytłaczający i tak wymagający, tylko trzeba stalowe nerwy zachować. Tak, i na szczęście dość krótko trzeba te stalowe nerwy trzymać, bo gra jest naprawdę krótka, zajmuje, nie wiem, nawet 15 minut max? 15-20 minut to jest chyba max. To jest max. To się wyrwie Frodo rozrywkę do przodu i tam. A jeszcze jak się zdarzą osoby, to znaczy siądą osoby, które już znają te zdolności postaci, to naprawdę jest taki fajny, szybki pojedynek. A bym się spodziewała, że może trochę też odwrotnie, bo wiesz, jak nie wiesz co za bardzo, co robisz, nie? Ale i tak w 15-20 minut spokojnie powinno się zmieścić. No chyba, że drugi raz, trzeci raz. Czyli ta gra może być dobrą grą turniejową. O, no myślę, że tak. A rewanż? Jest ciekawe. Zawsze taki rewanż, bo rewanż w szachach to po prostu zmieniasz kolor. Chodzi tak samo. Tu też możesz zmienić kolor. No, tu też zmienisz kolor, ale postaci działają trochę inaczej. My dzisiaj zmieniliśmy kolor i dwa razy ekipa czarnych mocy zwyciężyła, także nadajemy się bardziej może tak jak wiesz, jak moloch, nie? Do grania, a nie tak jeszcze sprytnie jak drużyna. To wrażenie może ktoś drużyną też idzie tak ostro. No, z drugiej strony, jak mawiał Legolas, nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu. Tutaj rozgrywki mogą być też o tyle zaskakujące, że raz na jakiś czas może trafić się taka partia, w której będziemy czuli pewien niedosyt, bo ktoś nas za szybko odkryje, tak? W sensie takim, że wykonamy jeden zły ruch i nagle wpadamy, ale za to czas pełnej rozgrywki jest na tyle krótki, że można zaraz usiąść do rewanżu i postarać się przechytrzyć tego przeciwnika. Ten niesmak bardzo szybko gdzieś tam ulatuje, ale to jest fajne uczenie się na własnych błędach. A poza tym jak grasz najczęściej z jedną osobą, no to też już jest ta znajomość tego, co ona może chcieć zrobić. I wracamy do tego, co mówiłeś o szatanie siódmej klasy i o tym, że ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są osoby, które są oporne na tę grę. Ja na przykład cierpię z tego powodu, bo tak jak Basia bardzo lubi Władcę Pierścieni, też czytała, też oglądała film, tak granie we Władcę Pierścieni konfrontacji jej totalnie nie chwyciło. I to chodzi o ten blef, czy jakieś inne Tak, bo to no, jestem zbyt przewidywalny. Ty jesteś zbyt przewidywalny, aha, czyli nie ma satysfakcji po prostu Basia z tego, tak, może się zna że za bardzo, ja z tobą widzisz. To tak za łatwo grać. A, to widzisz taki A ja może próbowałem właśnie, ja wiem, że ona wie i potem tak to jest. Komu byśmy polecili? Panom Władcy Pierścieni. Koniecznie, tak, bo jest dużo gier o Władcy Pierścieni, które mają wątpliwą wartość klimatyczną. Tutaj moim zdaniem, przynajmniej w tej wersji podstawowej, klimat ocieka po prostu. Czapki głów dla doktora Knizi za dobór postaci. To co mówiłaś, że z jednej strony klimat sam stworzył się, ale on bardzo dobrze wykorzystał fabułę książki do tego, żeby tą mechanikę dopasować do tych postaci. To jest chyba jedna z gier, o której można właśnie powiedzieć tą miłą rzecz, że klimat współgra z mechaniką. Właśnie, chyba doktor czytał. A, przyznam, że chciałbym zadać mu to pytanie. Na ile przeczytał książkę? A o Hobbicie mieliśmy jeszcze powiedzieć kawałeczek, że na jakiejś utopii się zdarzyło tak, brać. Tak, na utopii. Kiedyś było coś takiego jak Utopia, taki projekt planszowy związany ze sklepem na py. A takie nocki planszówek tylko coś za na dnia. Az. Tak, w Fordonie koło Bydgoszczy, ale należącym do Bydgoszczy była Utopia i tam grałem właśnie w Hobbita. Hobbit, tam gonił nas smok, pamiętam, i tam zbierało się kryształki kolorowe i miałem ich dużo i chyba wygrałem. To mi teraz bardzo przypomina to brzdęk, nie wiem czemu, bo tam może smok też się kurza i goni, albo nogi za pas, tak, też smok mnie goni. Dobra, więc jak ktoś by chciał zostać jeszcze w tym klimacie tolkienowskim, to można również po Hobbita sobie uderzyć, choć będzie to inaczej, już tam chodziło, biegało i tak dalej. Tak jak moim zdaniem biegają. Niebo, ziemia. No, na pewno. Łukasz jest dużym fanem, to może już wywnioskowaliście. My też nie cierpieliśmy bardzo mocno grając w to i gdzieś jest ta właśnie ta chęć rywalizacji i ta ochota na rewanż, co ja bardzo doceniam, naprawdę, bo czasami masz tak, że faktycznie odłożysz tą grę i dobra, koniec, ale czasami piącha zaciśnięta, no tak szybko mnie pokonałeś, dlaczego? Ten honor, wiecie, nie pozwala. To fajnie, jak gra wyzwala takie rzeczy. I oferuje szybki rewanż. Co ciekawe, ta Deluxe Edition jest wyżej na BGG niż poprzednia edycja.
chociaż ja to powtórzę, nie grałem nigdy w tą drugą wersję, bo nie czuję potrzeby. Od niektórych recenzentów już wcześniej słyszałem, że ona psuje balans. Niestety to, co zrobił, to znaczy na szczęście to, co zrobił Knizia, było lepsze. I niektórzy narzekają, że w ogóle po co wyszła ta Deluxe Edition, skoro gra już była i tak dobra. Ale i tak, tak czy siak, warto sięgnąć. Jeżeli szukacie potwierdzenia, że gra jest dobra, posłuchajcie czasami podcastów Gradanie. Tam Kwiatusz jest mega fanem tej gry. Chociaż nie zrecenzowali tego, to nieraz powtarzał na podcastach, że ponad tam chyba 700 partii rozegranych i ciągle ta gra bawi. I faktycznie ona taka jest. To jest kawał dobrej gry. Nie dość, że fajnie, że to Rainera Knizzi, 293 miejsce na BGG. To jeszcze bardzo klimatyczne i takiej, która bawi. Jestem mega zadowolony, że zdążyliśmy jeszcze w tym sezonie o tej grze powiedzieć, bo ona czeka od samego początku na zrecenzowanie. Jest niedoceniana w Polsce, bo wiele osób w ogóle o niej nie wie, a warto, naprawdę warto po nią sięgnąć. I niech to będzie przypieczętowanie dzisiejszej audycji. Minuta do końca, więc serdecznie polecamy. Na dwóch graczy, bo na dwóch graczy, ale... Co za problem. Jak idealna szukacie dobrej osoby, właśnie tak, jak szukacie na dwie osoby czegoś dobrego i z klimatem, to na pewno to będzie ok. Nawet jak nie przeczytaliście Władcy Pierścieni jeszcze. Tak. Jeszcze chciałam zaznaczyć. A jeżeli jeszcze nie przeczytaliście, to wiecie, że czasem niebezpiecznie jest wyjść z domu, gdy staniesz na drodze, nigdy nie wiadomo, dokąd cię nogi poniosą. Tak samo jest w świecie planszówek, nigdy nie wiesz, co ci dane planszówki przyniosą. Mówili dzisiaj dla was Matusz Borowski, Łukasz Juszczak, Agata Borowska. Do usłyszenia.